podczas tej sesji, czy tego wykładu, chciałbym, żebyśmy to ważne pytanie dopełnili jeszcze trzema takimi pomocniczymi. Pamiętacie ten obraz o tej perspektywie? Musimy ją troszeczkę rozszerzyć, abyśmy nie byli do Waldka podobni, który miał tylko sztychówkę i dół przed sobą i nic więcej nie widział. Trzeba to rozszerzyć. A więc uzupełnimy trzema ważnymi pytaniami. Wydaje mi się, że każdy z nas na różnym etapie życia przynajmniej raz w życiu takie pytanie, czy podobnie brzmiące, sobie zadał. Pierwsze pytanie: skąd pochodzę? Drugie pytanie: kim jestem? I trzecie: dokąd zmierzam? Wydaje mi się, że każdy z nas w różnych sytuacjach życiowych, czy to na przykład w sytuacji choroby, czy jakiegoś nieszczęścia, czy jakiejś innej sytuacji takiej traumatycznej, gdzieś takie pytanie zadaje. Czy to wszystko ma sens? Dokąd to wszystko prowadzi? Jak coś się wydarzyło złego, pytamy, kim ja w ogóle jestem? Dlaczego mnie to spotyka? A więc są to pytania bardzo ważne, bo wierzę w to bardzo głęboko, że odpowiedź na te pytania ma moc zdefiniować całe nasze życie. Określić je i sprawić, że jeżeli będzie to dobra odpowiedź, właściwa odpowiedź, to przeżyjemy takie życie w sposób dobry i taki satysfakcjonujący. Będziemy mieć radość z życia. Albo czasami, kiedy odpowiedź jest niewłaściwa na pytanie, po co żyjesz, czy dokąd zmierzasz, mówisz, nic nie ma sensu, nic nie ma sensu. Przepuszczamy życie przez palce. Ono przechodzi przez palce i marnujemy je. Ale chciałbym, szukając odpowiedzi na te trzy pytania, skąd jestem, kim jestem, dokąd zmierzam, chciałbym bardzo ważną teraz też rzecz zasadzić, tak jak to ziarko gorczycy do naszych serc dzisiaj. Jest taki znany w świecie pastor John Maxwell. Niesamowita postać, jeżeli chodzi o motywowanie ludzi, inspirowanie, budowanie zespołów liderskich, taki motywator. On powiedział takie ciekawe zdanie. Nie możemy się cofnąć i zmienić przeszłości. Prawda to czy nie? Nie da rady. Było, minęło. Nic już z tym nie zrobimy. Ale możemy zmienić naszą teraźniejszość, aby wpłynąć na przyszłość. Amen? A więc możemy teraz rozważać, co by było, gdybym zrobił inaczej, powiedział inaczej, inaczej się zachował, ale niestety już nic nie mogę zmienić. Wczorajszy dzień minął, tak jak reszta życia, nie jesteśmy w stanie nic zrobić, ale obecność każdego z nas na tym miejscu jest taką nadzieją, że dziś możemy coś zmienić. Dzisiaj możesz zmienić swoją teraźniejszość, a to będzie miało wpływ na całą twoją przyszłość. Amen? Dlatego Biblia mówi, dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak wasi ojcowie na pustyni, bo dzisiaj jest dzień zbawienia. Amen? A więc jesteśmy ludźmi, którzy są, tak naprawdę mamy to tylko teraz do dyspozycji. Bo nawet poprzednia sesja już minęła i nie wróci. Mimo, że to było tylko godzinę temu. Masz teraz. Teraz jest czas, aby go dobrze wykorzystać. A więc trzy fundamentalne pytania każdego człowieka. Skąd pochodzę? Kim jestem? I dokąd zmierzam? Odpowiedzi są różne. Ludzie różnie myślą, różnie mówią. Każdy z nas ma jakąś swoją własną filozofię. I dobrze. Ale jest jedna księga, która na te trzy pytania ma wyczerpujące, pełne, kompletne odpowiedzi. Co to za księga? Pismo Święte. Pismo Święte. Pismo Święte. Boże Słowo. Dlatego też sięgniemy do tej Biblii, aby zobaczyć odpowiedzi, jakie Bóg ma dla nas. Pierwsza bardzo ważna odpowiedź. Skąd pochodzę? Skąd się w ogóle wziąłem na tej ziemi? Otwórzmy sobie pierwszą Księgę Mojżeszową, drugi rozdział, 7-8. Niestety dla niektórych ludzi na całym świecie i czasami też dla niektórych chrześcijan to jest taka bajka dla grzecznych wierzących.
No bo wszyscy wiedzą, ludzie nie, skąd się wzięli, skąd pochodzą. No od małpy pochodzą przecież. No teoria ewolucji, uczona od lat sprawia, że chrześcijanie tak naprawdę czasami nie wierzą w to, co mówi Księga Rodzaju, Księga Pierwsza Mojżeszowa. Jak wam się wydaje, jak wierzycie, ile Ziemia ma lat, jak długo Ziemia istnieje? A co mówią w szkołach, co mówią naukowcy? W miliardy to rozciągają, tak? I niektórzy chrześcijanie myślą, no faktycznie, no, nauka, taki Bożek, nauka. Może tyle ma, ja wiem, może ma tyle. Watykan nawet przyjął taką teorię ewolucji w ten sposób, że jakoś to połączyli z Biblią. A więc Bóg uczynił prawybuch, a potem wszystko się poskładało. Ta-dam! Genialne. Ale słuchajcie, Pan Jezus kilkakrotnie cytuje Księgę Rodzaju, powołuje się na pierwsze jej rozdziały. Jeżeli On, który jest prawdą, wierzył w tę księgę, to my też, którzy wierzymy w prawdę Bożego Słowa, tę księgę musimy przyjąć. I ta księga odpowiada nam, skąd pochodzę. Zobaczmy te dwa wersety. Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą. Potem zasadził Pan Bóg w ogród w Edenie na wschodzie. Tam umieścił człowieka, którego stworzył. Genialne słowa, pokazujące, że człowiek wyszedł spod Bożych rąk. Boże ręce człowieka ukształtowały. I to był unikalny akt stwórczy. Właściwie wszystko Bóg stworzył przez swoje słowo. Powiedział, niech stanie się światłość i się stała. Powiedział, niech będą ptaki i ptaki się pojawiły i tak dalej. Ale kiedy zaczął tworzyć tą najlepszą część stworzenia, koronę stworzenia człowieka, to właśnie, jesteśmy jego rękodziełem. Super. Dokładnie tak. I wiecie co? Biblia mówi, że ta szczególna pozycja człowieka, to szczególne wybranie człowieka zawsze drażniła i drażni szatana. Szatan, zbuntowany anioł. I pamiętacie pierwszą jego akcję, jaką uczynił na samym początku? Oszukał prarodziców, wprowadził ich w grzech, a w ten sposób całą ludzkość wprowadził w grzech, w śmierć, w choroby, w cierpienia i tak dalej. I zobaczcie, że szatan cały czas walczy z ludzkością. Jego celem jest pomniejszyć, poniżyć znaczenie człowieka, zniewolić i zniszczyć go. I wielu z was doświadczyło takiego niszczenia przez alkohol, narkotyki, różne wydarzenia, choroby, zniewolenia, pożądliwości, poprzez zło. I czasami jest tak, że ludzie tak na ochotnika mu tak tym chętnie pomagają. Czasami nieświadomie. Ale wiecie, jego celem jest zniszczyć człowieka, pomniejszyć człowieka, zdegradować go, wprowadzić go w jakieś kompleksy, w jakieś zniewolenia. I właśnie ja osobiście tak kilka takich myśli. Osobiście uważam, że tym narzędziem, które zwodzi ludzkość, które sprowadza ludzkość do roli rozumnych zwierząt, czy może do tego, że pochodzimy od zwierząt, właśnie jest ta teoria ewolucji. Tylko ciekawe, czego ciągle nazywa się teorią. Bo nie jest faktem i faktem nigdy nie była. Nigdy jej nie udowodniono. Wiecie, ona już w Europie czy na świecie istnieje około 160 lat. Tak długo trwa ta teoria już. I w milionach ludzi naprawdę spustoszyła wiarę, zniszczyła wiarę, spustoszyła myślenie. Sprawiła, że ludzie wierzą w to, że są tylko wynikiem procesów biologicznych i ewolucyjnych. Że tak naprawdę jesteśmy z przypadku. Teoria ewolucji twierdzi, że nasi prarodzice to nie Adam i Ewa, ale to praorganizmy w praoceanie. A więc wszyscy pochodzimy z wielkiego garnka zupy prawieków. I jakoś to się poskładało i proszę bardzo, minęło tylko 4 miliardy lat. A wielki wybuch około 13 miliardów lat temu.
I jest. Ta-dam. Mam takie pytanie. Czy zwróciliście uwagę kiedyś na taki prosty fakt, żeby jakiś wybuch coś zbudował? Teraz sobie wyobraźcie. Nas wozimy na ten plac tutaj obok, co tylko się da. Podłożymy trochę trotylu i zobaczymy, co się stanie. Tak chyba tutaj ten zbór powstał w Betelu. Nas wozili, wysadzili i wszystko się poukładało. Tak właśnie brzmi ta teoria. Tak w ten sposób ona brzmi. Tak naprawdę to nie jest naukowy system, to jest system religijny, bo wymaga wiary. Powiem, większą wiarę niż my mamy wiarę. Wiesz dlaczego? Bo my wierzymy w jakiś inteligentny początek, w Stwórcę, który jest na początku. A oni wierzą w to, że z niczego powstało coś. Jak chcesz sprawdzić teraz tą teorię, to zobacz, sięgnij do swojej pustej kieszeni i powiedz tak, w tej kieszeni jest stuwa i włóż tam rękę. Jeżeli tam nic nie było, to tam nic nie znajdziesz. Tylko Bóg jest w stanie zrobić coś z niczego. Amen? Samo z siebie nigdy nic nie powstało. A więc jest to bardziej kwestia wiary, kwestia bajki, ale pytanie, dlaczego ta teoria ma taki posłuch wśród ludzi? A to dlatego, że człowiek przez grzech jest zbuntowany. I człowiek, który nie wierzy w Boga, nie chce wierzyć w Boga, uwierzy w największe bzdury, bo to sprawia, że on będzie się czuł bezkarny. Bez żadnego obowiązku, że wszystkie jego postępowanie, dlaczego postępowanie nie będzie miało żadnych konsekwencji. Po prostu wszystko mu się upiecze. Nikt go nie będzie rozliczał. A Biblia jest tą księgą, która mówi, że niestety pewnego dnia ten dzień przyjdzie, że staniemy przed Panem Bogiem. I to burzy spokój takich ludzi. Dlatego lepiej wierzyć w brednie, w jakieś chore rzeczy, niż to, co mi Pismo Święte. Ale moi drodzy, nawet jeżeli teraz wszyscy razem zamkniemy oczy i powiemy, nie ma słońca, bo go teraz nie widzę, to naprawdę słońce dalej jest. Tak? Może zamknąć oczy i powiedzieć, nie jestem w żadnej sali, nie ma tutaj nic, po prostu jestem sam, jestem na plaży nad Bałtykiem na przykład. Możesz to sobie mówić. Ja ci powiem, słuchaj, otwórz oczy. O, a jednak w Ustroniu jestem. Nie da się zaklinać rzeczywistości. Nie da się zaprzeczyć faktom w ten sposób, że będziemy wierzyć w kłamstwo. List do Hebrajczyków mówi, raz jest ludziom postawione umrzeć, a potem sąd. Każdy z nas spotka się z Bogiem. Oby spotkał się jako człowiek pojednany z Nim. Bo tylko tacy mają przyszłość. Wiecie, teoria ewolucji mówi o tym, że moralność to jest wytwór biologii. Dlatego nie ma większego sensu i tak naprawdę dobre jest tylko to, co dla mnie jest dobre. Dlatego złodziej wcale nie ma poczucia winy, kiedy kradnie, bo to jest dla niego dobre i wygodne. Kiedy piłeś alkohol, to dla ciebie było dobre i przyjemne. Jakie poczucie winy, jaki grzech, jaki Bóg? Piję, bo lubię. Nie? A to już ty tam, bracie, za tego nie sięgaj. Ja teraz mówię o naszym egoizmie, o naszych wyborach. Kiedy na pierwszym miejscu jest egoizm, nie patrzysz na potrzeby innych, bo cię nie obchodzą, bo ty sam dla siebie jesteś najważniejszy. I do tego właśnie zmierza teoria ewolucji. Nie ma czegoś takiego jak obiektywne dobro. Jest tylko moje dobro i ono się liczy. I zrobimy dlatego wszystko, żeby po prostu czuć się dobrze. Wiecie, moje serce kroiło się na cząstki, kiedy widziałem w telewizji czarne marsze. Ludzi, którzy głoszą, że wolno zabić dziecko w łonie matki, dlatego tylko, żeby było mi dobrze. Żeby nie było konsekwencji żadnych. To jest tragedia. To jest tragedia. To jest najwyższy szczyt egoizmu. A więc zobaczcie, dlaczego tak ludzie myślą? Dlatego, że teoria ewolucji takie rzeczy wprowadza w serce człowieka. Biblia wprost mówi, że kiedy się Boga odrzuci, człowiek staje się coraz bardziej podobny do zwierzęcia. Zobaczmy sobie pierwszy list do Rzymian, pierwszy rozdział od 21. Tu napisane jest takie słowo, że ludzie nie poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w swoich myślach. Im dalej jesteś od Boga, im bardziej od Niego się oddalasz, tym bardziej stajesz się człowiekiem żyjącym w ciemnościach, z nikczemnikiem, a twoje serce pogrąża się w ciemnościach. Taka jest rzecz.
Taka jest droga. To mówi Pismo Święte. A więc kiedy Boga nie uwielbiamy, nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Mienili się mądrymi, a stali się głupi. Mój kiedyś synek w podstawówce w 6 klasie powiedział, czy w 5 pani, że Bóg stworzył wszystko i że teoria ewolucji jest fałszywa. I pani mówi, ach synku, kto cię tych rzeczy nauczył? Przecież nauka mówi, mienili się mądrymi, a tak naprawdę stali się głupi. I zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet ptaki, czworonożne zwierzęta i płazy. Dlatego też Bóg wydał ich na łup pożądliwości, ich serc ku nieczystości. Ponieważ, 25 werset, zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć i służyli stworzeniu zamiast Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Chcę ci powiedzieć bardzo ważną rzecz. Jeżeli nie wybierzesz Boga, nie pójdziesz w Jego kierunku, do Jego światłości, zginiesz w ciemnościach. Jako głupi człowiek, nierozumny człowiek, nie znający w ogóle, nie mający odpowiedzi na żadne ważne pytania w swoim życiu. Jedyna rzecz to jest taka, a nie wiem, a jakoś to będzie, a zobaczymy. Ale to nie są odpowiedzi, które mają możliwość budować nasze życie. I zobaczcie, gdzie się nie rozejrzysz, widzimy skutki tego myślenia pod każdą postacią. Ale co Biblia mówi na temat naszego początku? Nasz początek to ręce Boga. Bóg ukształtował człowieka. Jego tchnienie nas ożywiło. I to sprawiło, że jesteśmy unikalni. To sprawiło, że każdy człowiek ma wartość. A kiedy wiesz, że twoim początkiem jest Bóg, to masz odpowiedź na pytanie, skąd pochodzisz. To wiesz, że nie jesteś tu przypadkiem. Nie tylko tu w Ustroniu, na tej ziemi w ogóle. Kiedyś słyszałem taką historię, czy właściwie taką historię od pewnej osoby. Mówi, wiesz, ja jestem dzieckiem z gwałtu. Nikt mnie nie chciał na tej ziemi. Po co ja tu w ogóle żyję? I mogłem powiedzieć, nie jesteś przypadkiem, nawet jeżeli jesteś z gwałtu. Bo Bóg przed wiekami nas wybrał. Nikt nie jest przypadkiem, ani w czasie, ani w przestrzeni. Myślałeś kiedyś, dlaczego akurat żyjemy w tych czasach, a nie 100 lat wcześniej czy później? Bóg dał nam ten czas, tę sytuację, te relacje, to wszystko jest Bożym darem. Nie jesteśmy tu przypadkiem. I nawet jeżeli dzisiaj jeszcze nie znasz sensu swojego życia czy jego celu, to wiesz co? Możesz go zawsze odkryć. I dziś też będziemy o tym mówić. Właściwie to już jutro, bo to już się rozpędziłem na tych sesjach. Dobra, to jutro będziemy o tym mówić. Jutro będę mówił na pierwszej sesji o trzech planach dla naszego życia. Ale z tych trzech planów jeden ma prawdziwy sens i wartość, w który warto wejść. A więc życie ma sens. I kiedy odkryjemy, skąd pochodzę, jestem Bożym dziełem, pochodzę z Bożych rąk, to nagle to nas wprowadzi w drugie pytanie. Pytanie, które brzmi, kim jestem? Kim jestem? Myślę, że każdy z nas słyszał albo czytał, albo jemu czytano taką piękną baśń Andersena o brzydkim kaczątku. Ktoś nie słyszał? No to do internetu i sobie to poczytajcie, bo fajna bajka. Nieraz to dzieciom swoim czytałem. Wiecie, baśń o brzydkim kaczątku. Cały problem był w tym, że to tak zwane brzydkie kaczątko nie wiedziało, kim jest. Kiedy urodziło się w tym kaczym gnieździe, prawdopodobnie pierwsza była taka myśl, dlaczego moja mama zrobiła takie małe gniazdo? Przecież ja jestem duży i tu się gnieciemy wszyscy. Ono nie wiedziało, kim jest. Było nieszczęśliwe, ponieważ nie pasowało do reszty swojego rodzeństwa. Było jakąś inną kaczką. Pamiętamy, tam jest opisane, jak czuło się odrzucone, czuło się zranione, ale klucz był w tym, że nie wiedziało, kim jest. Nie wiedziało, że nie należy do kaczego świata, ale bardzo chciało być częścią tego świata. W oczach kaczek był brzydki i niezgrabny. I dopóki nie odkryjesz odpowiedzi od Boga, kim jesteś w Jego oczach, ciągle taki się będziesz czuł. Brzydki i niezgrabny. Ale Bóg odkrywa nam prawdę o nas w swoim Słowie.
Ta prawda ma jakby takie dwa takie jakby wymiary, czy dwie takie jakby tablice, nie jak to powiedzieć, dwie rzeczywistości. Pierwsza brzmi tak, że dopóki nie pojednałeś się z Bogiem przez krzyż Jezusa Chrystusa, twoja sytuacja jest tragicznie zła. Biblia mówi, że bez Jezusa idziemy na śmierć, idziemy do piekła. Możemy powiedzieć, że przypominamy takie kaczki hodowane na mięso. Przeznaczeniem jest śmierć. List do Efezjan, 2 rozdział, od 1 wersetu. Czytamy tak. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze. A więc w pewnym momencie grzech objawił się w naszym życiu. I ten grzech sprowadził na nas duchową śmierć. Umarliście przez grzechy i upadki wasze. Czy jest tutaj chociaż jedna osoba, która nigdy nie zgrzeszyła i nigdy nie upadła? Nikt ta z ręki nie podniósł. I nic nie podniesie, bo my wszyscy wiemy, że nieraz grzeszyliśmy i nieraz upadliśmy. Czytamy tutaj, i wy umarliście przez upadki, grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata. Robiliśmy tak, jak wszyscy robią. Naśladując, i teraz zobaczcie, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu. Ludziom wydaje się, że są wolni, kiedy grzeszą, że są wolni w swoich nałogach, że piją, bo chcą, bo lubią, że biorą, bo lubią, bo chcą, ale tak naprawdę Biblia mówi, Piotr napisał, że kto czemu ulega, tego niewolnikiem się staje. Być może teraz czujesz wielkie ssanie i chce ci się zapalić. Myślisz, Boże, kiedy będzie przerwa? Ja widzę zegarek, wy nie. Ja wiem, kiedy będzie. I cię ssa. I to ssanie mówi jedną rzecz. Jesteś zniewolony. Nie palisz, bo chcesz, palisz, bo musisz. Zawsze podziwiam ludzi, którzy wychodzą w zimie minus 15 na balkon, żeby się dotlenić. I stoi taki siny cały, palę, bo co? Bo lubisz? Kto lubi tak sobie stać w kapciach na balkonie i się sobie kurzyć fajkę przy minus 15? Nie, musisz. Jest coś, co sprawia, że wstajesz, idziesz i robisz. I musisz. Jesteś zniewolony. Ludzie w tych swoich fantazjach potrafią też szukać takich duchowych odpowiedzi. Kiedyś w Jadnowicach taki człowiek mi powiedział, bracie Darku, ale ty wiesz, ty tak mówicie tutaj o tym zniewoleniu, ale Bóg chce, żebym ja pił. Wow! Jak do tego doszedłeś? Mieliśmy poranną społeczność. Było nas tam 20 kilku mężczyzn i ten człowiek wstał, on do nas dojeżdżał na rowerze z innej wioski i mówi, no ja modliłem się i Bożą wolą było to, żebym zapił. I mówię, a jak? Mówi, no tak. Byłem w swoim, takie, mam taką szopkę tam na podwórku modlitewną i tam sobie w tej szopce siedziałem i się modliłem. I w pewnym momencie, jak się modlę, poczułem takie pragnienie, tak mi się zachciało pić. I mówię, Boże, to Ty mi dałeś takie pragnienie? Byłem zdziwiony, ale mówię, nie, no, wierzy mi się nie chciało, że Bóg tak by coś chciał. A więc modlę się, Panie, jeżeli Twoją wolą jest to, żebym się nie napił, to niech pod szopką nie będzie stał rower. Bo on na rowerze musiał dojechać do Janowic, do sklepu. I mówi, wie Pan co, wychodzę, patrzę, rower stoi. I wow. Wszystko prowadzi mnie w kierunku, że Bóg chce. Ale dalej się modlę. Ja nie wierzę w to. I modlę się dalej. Mówię, Boże, jeżeli Ty nie chcesz, żebym się napił dzisiaj, to niech nie dojadę do Janowic. I mówię, Pan co? I dojechałem. No to jestem coraz bardziej zdumiony. I o to ja naprawdę mówię, to nie jest żart. To było naprawdę. Ja byłem w szoku. Do dzisiaj jestem w szoku. I mówię tak, dojechałem. No i tak coraz bliżej Janowic. Modlę się, Boże, żeby ten sklep był zamknięty, jeżeli nie chcę, żebym pił. I wie Pan co? Przyjeżdżam otwarty. I ostatnia modlitwa, już tak w samych drzwiach mi, Panie, spraw, żeby tam nie było alkoholu. I wie Pan co, wchodzę, a tam całe półki. Wow, jaki wniosek? No Bóg chciał, żebym zapił. No to z Bogiem się nie będę spierał. Można i tak. Ale tak naprawdę to, co go tam zawiodło, to zniewolenie przez grzech. Zniewolenie grzechu, zniewolenie przez alkohol. To go tam zaciągnęło. A nie te cudowne takie interpretacje. I wy umarliście przez grzechy i upadki wasze.
I taka jest sytuacja człowieka. Czytamy tutaj dalej, werset trzeci. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego. W tym żyliśmy. A co sobie będę odmawiał? Trzeba sobie użyć. Ulegając woli ciała i zmysłów. Widzimy, jaki za tym stał Bóg? Władca tego świata. I byliśmy z natury dziećmi gniewu jak inni. Naturą człowieka nieodrodzonego jest bunt i gniew. I czasami mamy teraz u nas w kościele dużo małych dzieci i one są naprawdę piękne jak aniołki. I się wydaje, takie aniołeczki, jak taki to grzesznik jest? Powiedz mu, żeby coś ci oddał, bo do ciebie przyszedł. Wiesz, jakie jest pierwsze słówko? Nie. Coś mu chcę zabrać? Nie. Trzymam, nie dam, moje. Bunt jest w naturze człowieka. I teraz, jeżeli ktoś nie jest z Bogiem pojednany, cały czas jest pod autorytetem tego świata, władcy tego świata, naśladuje go, ale Biblia mówi, końcem jest zatracenie człowieka. Taka jest sytuacja. Takie są fakty. Jezus powiedział, diabeł przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i wytracać. Pamiętam, jak przyjechałem do Janowic, zaraz po swoim nawróceniu i potem brat Marek Tomczyński zaprosił mnie do usługiwania na tych zajęciach dla chłopaków. Był tam taki jeden człowiek, trochę mniejszy niż ja, chudszy z dwa razy niż ja i on się szczycił. Mówi, panie Darku, wie pan, ile ja wypiłem alkoholu w życiu? I nie wiem, cysternę. Wyliczyłem to na zajęciach, cysternę. 15 tysięcy litrów czy tam ileś. Przeszło przez to ciało mnie. No widać. Widać, że przeszło tyle. Szok. Czym się ludzie szczycą? Końcem jest zatracenie wieczne. Nie tylko strata życia. Myślę, że przynajmniej każdy, pewnie każdy z was słyszał o takich przypadkach, że ktoś się zapił, że ktoś zginął na skutek alkoholu, czy zaćpał. Końcem jest zatracenie. Diabeł przychodzi tylko, by kraść, zażynać i wytracać. I najlepsze jest to, że zawsze ci obieca gruszki na wierzbie i zawsze ci oszuka. A człowiek w to potem wchodzi. A więc taka sytuacja jest człowieka, jeżeli nie jest nowonarodzony. Dlatego tutaj zachęcamy każdego z was, abyście przychodzili do Jezusa, nawrócili się do Niego i stali się Bożymi dziećmi, bo w tym momencie następuje zmiana natury. A więc kiedy uwierzymy Jezusowi, wszystko się zmieni. Nie tylko, myślę teraz o naszych okolicznościach życia, no bo z tym to jest jakby konsekwencja. Mówię o naszej naturze, o naszym sercu. Jeżeli zaufamy Jezusowi, jeżeli poddamy Mu swoje serca, przyjmiemy Jego ofiarę za nasze grzechy do swojego życia, otworzymy Mu swoje serce, powiemy Jezu, przyjdź i zmień moje życie, zbaw mnie, bądź moim Panem Zbawicielem. W tym momencie Biblia mówi o nowym narodzeniu. A więc następuje jakby gatunkowa przemiana. Z buntowników, grzeszników stajemy się Bożymi dziećmi, Bożą własnością. Jezus czyni z nas nowe stworzenia. Stajemy się rodem królewskim. I wtedy odkrywamy, kim naprawdę jesteśmy. Ale najpierw, Jezus powiedział dwa razy w Ewangelii Jana, musisz się na nowo narodzić. I myślę, że byłoby chyba wielkim minięciem się z celem przyjazdu do Ustronia. Jeżeli tutaj byś przyjechał nie nowonarodzony i taki wyjechał. Bóg chce, żebyś stał się Jego dzieckiem. Ale ty musisz w tym mieć swój udział. Otworzyć swoje serce, wyznać swoje grzechy, zaprosić Pana do swojego serca, poddać Mu swoje życie i stać się Bożym stworzeniem. Wiecie, czasami chrześcijanie przypominają takie brzydkie kaczątka. Nie pasujemy potem do tego świata. Mamy jakieś inne dziwne zasady. Ale tak naprawdę, mimo że żyjemy w tym świecie, mimo że czasami wydaje nam się, że naszą mamą jest kaczka i mamy rodzeństwo kacze, nigdy do tego świata już nie należymy. W nowym narodzeniu zmieniamy rodzinę. Stajemy się rodziną Bożą. I smutne jest to, kiedy chrześcijanin,
kiedy zazdrościmy kaczkom tylko dlatego, że nie wiemy, kim jesteśmy. Chcę wam powiedzieć taką bardzo ważną rzecz. Przyjdzie dzień, kiedy kaczki będą zazdrościć nam. Bo my naprawdę należymy według Bożego Słowa do królewskiego rodu. Jesteśmy królewskim rodem, wybranym kapłaństwem, jeżeli na nowo się narodziłeś. A więc nie próbuj zyskać akceptacji świata, ale odkryj to, kim naprawdę jesteś w Jezusie. Dlatego dzisiaj po tej sesji będziemy modlić się. Będę chciał zaprosić osoby, które jeszcze nigdy nie oddały życia Panu Jezusowi, aby tej podeszły, abyś uczynił tę deklarację przed Bogiem, przed tutaj nami, przed samym sobą, że chcesz zmienić swoją naturę, że chcesz należeć do Pana Jezusa Chrystusa, że chcesz być Bożym dzieckiem, że chcesz zmienić wszystko w swoim życiu. A kiedy to uczynisz, list do Efezjan mówi, w Nim, czyli w Jezusie, wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego. W miłości przeznaczył nas dla siebie do synostwa, przez Jezusa Chrystusa według upodobania swojej woli. Bóg kocha każdego z nas. Celem Jego miłości jest to, abyśmy do Niego należeli, abyśmy byli Jego synami i córkami. Właściwie córkami to jest takie dopowiedzenie, dlatego że w języku greckim synostwo nie ma korelacji płciowych. To jest dziecko Boże, o, tak prościej. A więc synostwo Boże. I wiesz, i kiedy nagle odkryjesz, że jesteś Bożym dzieckiem, pochodzisz od Boga, jesteś Bożym dzieckiem, to w tym momencie życie zaczyna nabierać sensu i celu. I nagle odkrywasz, że tak naprawdę nigdy do tego świata nie należałeś. Od samego początku Bóg zaplanował nas jako pięknych królewskie łabędzie. Takie jest nasze prawdziwe przeznaczenie. Nie daj sobie wmówić. Ale tak naprawdę decyzja jest w twoich rękach. Czy dzisiaj zechcesz przyjść do Jezusa, powiedzieć, Jezu, zmień moje przeznaczenie, zmień moje życie, zmień mnie. Chcę być częścią twojej rodziny. Chcę być częścią królewskiego rodu. I wtedy zacznie się to nowe życie, wolne życie. Ale zaczyna się dopiero od tego momentu, kiedy uznasz, kim naprawdę jesteś. Czasami, kiedy słyszymy takie słowo jak odkupienie w Jezusie, to gubimy jego sens. Sens jest bardzo taki ekonomiczny. Odkupienie. A więc Jezus nas nabył dla siebie, odkupił. Jak ja odkupię od ciebie auto, to czyje to będzie auto? Moje, bo ja zapłaciłem cenę, tak? Odkupiłem od poprzedniego właściciela. Poprzednim naszym właścicielem według Biblii był szatan, dlatego że przez grzech byliśmy jemu poddani. Czyniliśmy to, co on chciał. Byliśmy jego marionetkami. Ale Jezus nas nabył dla siebie, odkupił nas dla siebie, abyśmy byli jego własnością. I wtedy, kiedy On jest naszym prawdziwym Panem, mamy prawdziwą wolność. I o tym właśnie mówimy. I dzisiaj możesz przyjść do Jezusa i tę wolność wziąć od Niego. A kiedy jesteśmy Jego dziećmi, Biblia dalej mówi, że jesteśmy Jego domownikami. Bożymi dziećmi. Domownik ma inne prawa niż gość, nieprawdaż? Jak pójdziesz do kogoś w gości, to raczej nie zdarza się, chyba że taki jesteś, ja nie wiem. Nie zdarza się, że wchodzisz do domu, rozwalasz się na kanapie i mówisz, przynieś mi piwo, albo patrzysz po szafkach, co tam jest. Tak się goście nie zachowują, nie mają prawa, tak? Ale domownicy tak. Domownik przychodzi, patrzy po szafkach, wie, gdzie co jest. Jest po prostu u siebie. Biblia mówi, że jesteśmy domownikami Boga. To znaczy w Bożej obecności, przed naszym Bogiem, jesteśmy u siebie. Co więcej, Biblia mówi wprost, że mamy wolny dostęp do Ojca. To znaczy, mówiąc prościej, nigdy Mu głowy nie zawracamy. Żadną sprawą. Jesteśmy Jego dziećmi. Możesz w każdej chwili przyjść, powiedzieć, Ojcze, potrzebuję tego, Ojcze, pobłogosław, Ojcze, kocham Ciebie. Mamy wolny dostęp. Dlaczego? Bo to jest nasz tato. To jest nasz ojciec.
dla wielu ludzi, na przykład prezydent Stanów Zjednoczonych, czy jakikolwiek prezydent, zawsze będzie tylko prezydentem. Ale dla kilgorka małych dzieci jest tatą. To jest ta różnica. Dla ludzi Bóg jest Panem Bogiem, jest Stwórcą, potężnym Bogiem, sprawiedliwym sędzią, wszechpotężnym Bogiem i tak dalej, ale dla nas jest też tatą. Dlatego Pismo Święte mówi, dlatego Jezus zachęca, żebyśmy się na nowo narodzili, abyśmy mogli stać się częścią Bożej rodziny. Bo kiedy jesteśmy w tej rodzinie, otrzymujesz autorytet i władzę. Możesz się sprzeciwić diabłu. Wcale nie jest powiedziane tak, że kiedy weźmiesz stąd wolność, że musisz wrócić do starego życia. Nie musisz, jeżeli będziesz wiedział to, kim naprawdę jesteś. Pismo Święte mówi, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. I to mówi do wierzących, do Bożych dzieci. A więc, drogi słuchający, jeżeli się tak dzisiaj czujesz, jak takie brzydkie kaczątko, gdzie nigdzie nie pasuje, chcę ci powiedzieć, że jest dla ciebie miejsce w Bożej rodzinie. W Bożym Królestwie. Należysz do królewskiej rodziny. I kiedy wiesz, kim jesteś, to teraz już to trzecie pytanie staje się już dla nas, odpowiedź jest bardzo oczywista. Po co żyję? Dokąd zmierzam? A więc jeżeli jestem Bożym dzieckiem na tej ziemi, należy do Jezusa Chrystusa, to żyję po to, aby, o to mówi Biblia, stawać się coraz bardziej podobnym do Niego. Amen? Biblia mówi, że nas Bóg przeznaczył do dobrych uczynków, abyśmy w nich chodzili. To znaczy, że podobieństwo do Jezusa ma być widoczne w naszym życiu. To nie są tylko słowa. To jest zachowanie, to jest styl życia, to jest ta głęboka przemiana, która zachodzi we mnie. Dzisiaj powiedziałaś o tym, co się przemieniło, co się zmieniło w tobie. I my dokładnie wiemy, dobrze wiemy, że to nie jest dlatego, że ty sobie podjęłaś decyzję i teraz taka będę. To jest dzieło Ducha Świętego. Kiedy należymy do Niego, wszystko w nas się zmienia i zaczyna się zmieniać też wokół nas. A więc w relacjach z bliźnimi zaczynamy przynosić im miłość, akceptację, przebaczenie. To porządkuje relacje. Inaczej patrzymy na ludzi. To też zaczyna potem mieć wpływ na życie wokół nas. A więc dbamy o nasze domy, nasze rodziny, środowisko, w którym żyjemy. Chcemy, żeby było czyste i ładne, żeby było jakimś obrazem Bożego Królestwa. Ale tak naprawdę ostatecznym naszym celem właśnie jest to nieskończące życie w Bożej obecności. Nazywamy je niebem, ale tak naprawdę chodzi o niekończącą się relację z kochającym nas Bogiem. Wieczność z Bogiem. I kiedy o tym pamiętam, kiedy o tym myślę, zaczynam nabierać dobrego, zdrowego dystansu do samego siebie i do świata wokół mnie. To, co nieraz zauważam, to to, że dzisiaj chrześcijanie jakby zapominają o tym, że celem naszej wędrówki jest spotkanie się w domu Ojca z naszym Ojcem. Czasami żyją tak chrześcijanie, jakby tutaj mieli żyć w tej doczesności na wieczność. Ale cały Nowy Testament mówi, że cel naszej wędrówki jest w górze. Musimy o tym pamiętać. 1 Piotra 2, 11-12 mówi tak. Umiłowani, napominam was, abyście jako pielgrzymi i wychodźcy wstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy. Prowadźcie wśród pogan życie nienaganne, aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom waszym, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia. Abyście jak pielgrzymy i wychodźcy. I kiedy mamy tą perspektywę dalszą, że celem jest spotkanie z Ojcem, wszystko nabiera dobrego sensu, znaczenia i mocy. I wtedy zaczynamy zwracać uwagę na rzeczy najbardziej ważne, istotne.
Nie rzeczy materialne, ale te najbardziej istotne. List do Rzymian mówi tak, albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. To są te rzeczy, które możemy ludziom zanieść. Sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. I to potem nas widać. I teraz zobaczcie dalej, co jest napisane. Bo kto w tym służy Chrystusowi, miły jest Bogu i przyjemny ludziom. Czy nie jest przyjemnie spotkać się z kimś, kto jest radosny, pełen pokoju? Pewnie, że jest. Jest to przyjemne dla nas. Chcemy z takimi ludźmi być. Dlatego Biblia dalej mówi, dążmy więc do tego, co służy ku pokojowi i ku wzajemnemu zbudowaniu. Trzy pytania. Skąd pochodzę? Pochodzimy od Boga. Kim jesteśmy? Jesteśmy Jego własnością. Dokąd idziemy? Zmierzamy na Jego spotkanie.